Wydawnictwo Fabryka słów przedstawia Michał Gołkowski Komornik Arena dłużników Tom pierwszy Czyta Grzegorz Pawlak Produkcja Audioteka Prolog Pomagałem właśnie pierwszej rybie trzonopłetwej wyjść na brzeg, kiedy ktoś zapukał do moich drzwi. Mocno tak. Zdecydowanie i konkretnie. Trzy razy. Stuk, stuk, stuk. Podniosłem głowę i zamrugałem. Już sama z siebie ta chwila dekoncentracji wystarczyła, żeby jakieś dwieście pięćdziesiąt tysięcy pokoleń tak pięknie już wykształconych krossobterygi ugrzęzło i zdechło w śmierdzącym mule na brzegu, nie docierając do najbliższego zbiornika wodnego. No cóż, nie te, to kolejne. Pauza! Rzuciłem w przestrzeń, wstrzymując upływ czasu. Wytarłem ręce kawałkiem czystego płótna, wzułem rozklapciane sandały i poczłapałem przez całą długość świetlistego pałacu ku wejściu. Wejściu czy może wyjściu? To naprawdę nieistotne, kiedy funkcjonuje się poza czasem i przestrzenią, będąc obecnym zarazem wszędzie i nigdzie. Nigdy i zawsze. Ja pierdolę. Nie macie nawet pojęcia, jakie to jest kurewsko nudne. Kiedy każda sekunda, Każde okamgnienie bezczynności rozciąga się na całą wieczność. Gdy każdy stan, który powinien być dla umysłu przejściowym i tymczasowym, nagle staje się odwiecznym aksjomatem. Kiedy brak pomysłu na spędzenie danej chwili okazuje się być terminalnym bezsensem całego wszechświata. Ale to, to było naprawdę coś nowego. Pierwszy czynnik zewnętrzny i niezależny. Pierwsza prawdziwa zmienna. Pierwsza rzecz, która wydarzyła się bez udziału mojej woli, a raczej mojej woli, odkąd wszyscy poza mną zginęli w męczarniach, a ziemia zamieniła się w skwarkę zdecydowanym ruchem otworzyłem drzwi. Na moim progu stał anioł. Takie rzeczy się po prostu wie, kiedy jest się bogiem. Człowiek, to jest już nie człowiek. Rozpoznaje na pierwszy rzut oka pewne podstawowe składniki wszechrzeczy. No a już szczególnie te, które powstały z tak bardzo czystej, wręcz pierwotnej pneumy. Nie było wątpliwości: ten typ ubrany w lekko sfatygowaną białą albę z długimi do ramion ciemnymi włosami był właśnie aniołem. Ale to nie tylko, że nic nie tłumaczyło, ale wręcz wszystko komplikowało. Kim ty kurwa jesteś? wykrztusiłem, nie mogąc zdobyć się na nic więcej. Odwdzięczył mi się niemniej zdumionym spojrzeniem. Nie, to raczej, kim kurwa ty jesteś i co robisz w mieszkaniu szefa? zapytał. No dobra, takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Podałem siedzącemu w białym skórzanym fotelu gościowi szklankę aromatycznej herbaty ziołowej. Zaś on rozglądając się po moim lokum, powiedział: Bardzo tutaj u ciebie ładnie. Uczucie déjà vu uderzyło mnie z pełną mocą dopiero w tym momencie. Klapnąłem naprzeciwko niego, splotłem dłonie na brzuchu. No więc? Tym razem ja zadałem pytanie: No więc co? Nie zrozumiał. A! Zapewne nawiązujesz do pierwszego pytania, którym przywitałeś mnie na progu. Otóż nazywam się Szemijazarz. Bardzo miło mi poznać. A ty jesteś? Ezekiel. Ale może być Zek, odparłem zupełnie odruchowo. O, piękne imię. Jakkolwiek to trochę nierozsądne, aby ujawniać swoje prawdziwe imię na tak wczesnym etapie rozmowy. Uśmiechnął się. A mnie z jakiegoś powodu zrobiło się nieswojo. On w ogóle był mocno dziwny, niepokojący w jakiś sposób. Jak ktoś głęboko autystyczny, który spędził bardzo, ale to bardzo długi czas zamknięty w jakimś niewielkim pomieszczeniu i teraz oglądał świat po raz pierwszy, jak na nowo. Wszedł do świetlistego pałacu krokiem kogoś, kto wraca w dobrze znane, ale też dawno nie widziane kąty. Uśmiechnął się jak gdyby z nostalgią do kilku elementów zdobniczych, ale też paru innym się zdziwił. Jakby nie było ich tutaj, gdy ostatnio odwiedzał to miejsce. Z pewnym smutnym zrozumieniem wyjrzał przez drzwi na zasypany uschłymi liśćmi taras, za którym rozkrzewiły się coraz bardziej dziczające zarośla Edenu. Możesz mi powiedzieć, Szemi Jazaszu, skąd się tu w ogóle wziąłeś? zdobyłem się w końcu na odwagę. Uśmiechnął się do mnie z tym smutnym, lekko nieobecnym wzrokiem. Oczywiście, jestem tylko zdumiony, że. Sam nie wiesz a przecież powinieneś prawda nadal się uczę przyznałem z pewnym zażenowaniem kurwa chyba muszę sobie załatwić plakietkę z takim napisem pokiwał głową wstał i przeszedł ku wpuszczonemu w posadzkę sali balowej szklanemu bulajowi założył ręce za plecami i nachylił się z miną znawcy nad powoli wirującą sobie w bezkresnej pustce ziemią widzę że projekt się rozrasta pochwalił i zaczęły już łazić te, jakim tam, te wielkie z zębami. Dinozaury, podpowiedziałem. A no właśnie. Zawsze mnie swoją drogą to dziwiło, że szef tak uporczywie trzymał się tej całej mechaniki, fizyki i praw zachowania energii. Przecież całą tę robotę dałoby się odwalić w kilka dni. Kiwnąłem głową. Siedem to optimum. Ale potem pojawiają się problemy z utrzymaniem zrównoważonego modelu. A idealnie okrągłe atomy, nieszczególnie pozwalają na budowanie zaawansowanej nauki. Kto potrzebuje nauki, kiedy ma Boga? Wzruszył ramionami. Och, skoro o zrównoważeniu mowa. Wyciągnął palec, pokazując na mikroskopijny pyłek lecący sobie przez czarny kosmos wprost ku mojej galaktyce. Zerknąłem na zegar. O cholera jasna, to już. Szlag by to. Zakląłem pod nosem. Obserwował z zaciekawieniem, jak ledwo dostrzegalnym ruchem małego palca u lewej nogi koryguje orbitę Plutona, a potem drapiąc się po nosie delikatnie zmieniam zagęszczenie drobin zawieszonych w księżycach Saturna, aby poprzez te niemalże nieistotne, a mimo to jakże ważne zmiany układu grawitacyjnego minimalnie wpłynąć na trajektorię lotu asteroidy. Wreszcie kosmiczny kamień wysterował obok księżyca i walnął prosto w Ziemię. Wyrzuciłem ręce w górę gestem tryumfu. — Bardzo ładnie — pochwalił Szemijazarz. — Tylko, że teraz chyba wszystko umrze, prawda? Pokręciłem głową, czym prędzej nanosząc poprawki na moje poprzednie notatki robocze. — Nie do końca właśnie. — Umarło w wersjach 251, łamane przez C i 1389, łamane przez 2, łamane przez B12, gdzie miałem zbyt ostry kąt natarcia. — A. No i jeszcze w tym feralnym projekcie 589, gdzie asteroida tylko musnęła płaszcz planety. Niekontrolowany spin? Zacukał się. Ta paskudna sprawa. Przykucnął, żeby lepiej widzieć, wiszące nieco dalej słońce. Proponuję pamiętać jeszcze o kwestii pola magnetycznego. Jest cały szereg czynników, które mogą wpłynąć na właściwy rozwój życia. Chociaż ja nadal twierdzę, że model kreacjonistyczny jest o wiele ciekawszy. I tak najtrudniejsze są reakcje chemiczne podczas pierwszych burz. Machnąłem ręką. Punktowe uderzenia wyładowań elektrycznych? Tak, dokładnie tak. Uśmiechnął się. Ja też odpowiedziałem uśmiechem. Głęboko mnie nie obchodziło, skąd się tutaj wziął. Ważne było to, że po całych eonach, po niewyobrażalnie wielu kolejnych cyklach światotwórstwa, wreszcie miałem kogoś, do kogo mogłem otworzyć usta. A on zdawał się być obeznany w tych sprawach, zadawał rzeczowe pytania, potrafił wnieść swój własny wkład do rozmowy. Był tak zupełnie niepodobny do aniołów, z którymi miałem do tej pory kontakt. To może jeszcze herbaty. Zaproponowałem nieśmiało. O, dziękuję, ale nie. Obawiam się, że będę musiał już lecieć rozłożył ręce w geście bezradności. Bo tam już się o mnie martwią, a wydałem bardzo wyraźne instrukcje. Czy mogę wpaść ponownie jutro? Tak, tak, oczywiście przytaknąłem entuzjastycznie. Fantastycznie zatem. No to do widzenia. Do. widzenia. Patrzyłem, jak zamykają się za nim drzwi, nie mogąc uwierzyć we własne szczęście. Tej właśnie chwili zabrakło, abym dał radę uregulować siłę rozbłysku słonecznego, który wypalił połowę mojej planety do gołej skały macierzystej. Szemijazarz zgodnie z obietnicą przyszedł na zajutrz, o ile mówienie o dniach jest tu w ogóle na miejscu. Tym razem byłem już przygotowany i ogarnięty. Uprałem moją szatę, stworzyłem sobie nowe sandały, podstrzygłem długą do piersi brodę i związałem grzywę siwiejących włosów w kucyk. Poza tym powymiatałem kurze, umyłem okna dla przysłowiowego Jezusa i w końcu wyrzuciłem do Szeolu kosz na śmieci, z którego już dawno przesypywały się martwe zwierzęta z nieudanych gatunków. Kolejna, mój gość od razu zauważył nową ziemię. Tak, tym razem robię to na wolniejszym upływie czasu. Bardzo ładne formy jednokomórkowe, muszę przyznać. Nie myślałeś jednak o czymś bardziej trwałym? Jak na przykład? Zamrugałem. O chociażby krzem, albo któryś z metali szlachetnych, złoto wyglądałoby pięknie. Nie. Chyba poprzestanę na starym, dobrym węglu. Tradycjonalista pokiwał z uznaniem. Można tak powiedzieć, jestem, jakby to ująć, przyzwyczajony do człowieka. <laughs> to oczywiste, rozpromienił się Rzemijazarz. Człowiek jest przecież absolutnie cudowny, nawet ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. No a już ludzkie kobiety to w ogóle jest coś absolutnie oszałamiającego. Miałeś kiedyś ludzką kobietę, Ezekielu? Tak, nawet kilka? Odpowiedziałem półpytaniem. Znów coś w nim mi się nie podobało. Tak nagle się niezdrowo ożywił. Jak gawędziarz erotoman, kiedy ktoś opowie sprośny żart. Albo programista piwniczak na widok ogłoszenia o darmowym okresie próbnym konta premium na serwisie erotycznym. Kilka naraz. Zatem rozmawiam z koneserem gatunku. Tak, zgadzam się w pełni. Nie ma co kombinować. Niech znów nastanie era człowieka. Do tego właśnie usilnie dążę. Przepraszam na chwilę. Podbiegłem do bulaja, przyklęknąłem i otworzyłem klapkę. Na mojej planecie właśnie wybuchał jeden z pradawnych superwulkanów. Delikatnym dmuchnięciem skierowałem ośrodek niżowy tak, żeby wiatry poniosły trujący opad z dala od właśnie rozwijającej się kolonii alg. Koronkowa robota, pochwalił mój gość, kiedy wróciłem na fotel. Trzeba dbać o swoje stworzenie. — No właśnie, skoro o stworzeniu mowa — zawiesiłem głos — czy możesz powiedzieć mi, Szemija Zaszu, skąd się tutaj wziąłeś? Spojrzał na mnie ciężko, niczym psychopatyczny morderca kanibal, któremu miło się rozmawiało z nieświadomą swej roli ofiarą, a ona właśnie wzięła i powiedziała, że burczy jej w brzuchu. — W dużym skrócie? — zapytał. — Mamy czas, może być w wersji pełnej. — W wersji pełnej zatem... Dobrze Ezekielu, ale powiedz mi najpierw, gdzie jest szef, bo widzę, że chyba nie zostałeś przez niego wyznaczony jako legalny spadkobierca. A więc, gdzie on jest? W tym momencie dotarło do mnie, że szemijazarz próbuje przejąć w tej rozmowie inicjatywę. Ba, on ją sobie bezczelnie zawłaszczył, już na samym początku, i teraz sprawdzał, jak daleko może się posunąć. Poprawiłem się w fotelu, założyłem nogę na nogę i złożyłem palce dłoni w kształt odwróconego trójkąta, aby podkreślić swoją pozycję eksperta. To w tej chwili kwestia czysto historyczna. Odparłem niemalże zgodnie z prawdą. Przemijazarz zdawał się być autentycznie rozczarowany. A no cóż, trudno. A więc, skąd się tu wziąłeś, Przemijazarzu? Powiedzmy, że ja i on mieliśmy swoje różnice. Uśmiechnął się nieszczerze. Mieliśmy różne definicje tego, czym jest humanizm i troska o stworzenie. On był mocno zaborczy, podczas gdy ja osobiście zawsze uważałem, że sharing is caring. Nie to, żebym był w swoich poglądach odosobniony, ale rozumiesz sam, Ezekielu, demokracja nigdy nie była tu szczególnie ceniona. Hm. Powiedzmy, że wiem, o czym mowa. Zakładam zatem, że też musiałeś doświadczyć opresyjności rządów słusznie minionego reżimu, zaś twoje wstąpienie na jego tron nie odbyło się na drodze do końca pokojowej, ciągnął anioł. Mimo to muszę zauważyć, że jeśli przetrzymujesz go gdzieś, to nalegałbym, abyś nie ma go tutaj. Ani nigdzie indziej. Zastrzegłem. Wyraźnie się rozluźnił. Doskonale. A zatem wracając do mojej opowieści. Powiedzmy, że po kolejnej dyskusji na temat tego, co konkretnie wolno, a czego nie wolno robić z człowiekiem, Szef dostał jednego z tych swoich ataków. Wiesz o czym mówię, prawda? Deszcz ognia i siarki. Uniosłem brew. Nie, wtedy był jeszcze bardziej zachowawczy, więc poprzestał na zatopieniu całej planety. Oczywiście zadbał o to, żeby jego wybrańcy się wyratowali. A potem zmusił ich do chowu wsobnego. Typowa dla niego hipokryzja. Zmrużyłem oczy. Coś mi świtało, że faktycznie biblijny potop nie był związany li tylko z tym, że wyłącznie ludziom się poluzowało wędzidełko. Może trzeba będzie przekopać leżące na zapleczu kroniki ze starych eksperymentów. Tak, rzeczywiście on miał tendencję do niezauważania u siebie wad, za które gromił innych. Podpuściłem go celowo. Otóż to, sam przecież celowo kazał pierwszej dwójce łazić po ogrodzie nago, żeby móc ich bezkarnie podglądać. A cała ta późniejsza awantura wynikła z tego, że mu się schowali prychnął ze złością. Stary erotoman, od co? A potem wystarczy spojrzeć na księgi, które kazał ludziom spisywać. Połowa z nich to trzymanie rąk w cudzych majtkach. Natomiast ty. Ja jestem miłośnikiem człowieka, Ezekielu. Szemijazarz rozciągnął usta w lubieżnym uśmiechu. Uwielbiam każdy cal jego miękkiej, kruchej i podatnej na dotyk powłoki. Uważam, że jego ciało zaprawdę jest świątynią ducha. Rozumiem, że jemu się nie podobało takie podejście. Szemijazarz spochmurniał. Twarz anioła dosłownie przeoblekła się w mrok kazał temu brutalnemu tempakowi michałowi związać mnie i wrzucić głową w dół do otchłani cała wieczność w łańcuchach ezekielu zawołał żałośnie w których miałem bez końca spadać z jednym okiem otwartym i jednym zamkniętym tak długo póki nie wypełni się czas wiecznie spadając ale nigdy nie mogąc dosięgnąć dna skazany na ciągłą torturę i za co pytam się za co Kryształowe kandelabry aż zadrżały od jego krzyku. Odezwały się cichym brzękiem stojące w barku karawki. Odchrząknąłem, żeby ukryć pewne zmieszanie. Chyba nie tylko ty nie lubiłeś, Michała, bąknąłem. Jego nikt nie lubił, wstrętnego Lizusa. Któż inny jest jak Bóg? powtarzał tylko w kółko, ale z własnymi myślami miał już kłopot. Debil. Warknął mój gość, ale zaraz powściągnął emocje i przywołał na twarz uśmiech. Tak więc, Ezekielu, spadałem! A potem w pewnej chwili okazało się, że przestałem spadać i zrozumiałem. Oto wypełnił się czas. Ta, chyba też zauważyłem ten moment. Ciężko byłoby go przegapić, zgoda? Wyobraź sobie jednak moje zaskoczenie, kiedy wyszedłszy z mego więzienia, nie znalazłem poza nim dosłownie nic. Zmilczałem. No co miałem mu powiedzieć w sumie? Że też widziałem stąd z góry, jak świat płonie? On zrobił dłuższą pauzę, podczas której przymknął oczy i odchylił się na oparciu fotela. Przemierzyłem wzdłuż i wszerz pustkowie, które niegdyś było żyznymi równinami ziemi chaldejskiej, Ezekielu. Stąpałem po dnach wysuszonych mórz i stałem na brzegu pustych oceanów. Ślady mej samotnej wędrówki po trzykroć opasały całą ziemię swą wstęgą, która i trafiłeś tutaj. Uciąłem ten dopiero rozkręcający się, mocno łzawy monolog. Szemijazarz otworzył oczy, spojrzał wprost na mnie przenikliwym wzrokiem, przytaknął gestem. I trafiłem tutaj, powtórzył głucho. Gdzie okazało się, że ten, który winien jest zarówno mojego nieszczęścia, jak i zagłady tego pięknego świata, już tu nie rezyduje. Nie mam zatem możliwości spojrzeć mu ostatni raz w twarz, splunąć pod nogi i wyrwać z piersi wciąż bijącego serca, nim zamienię wszystko to w żurzel. A zamiast tego zastaję tu ciebie. Czekaj zaraz. Podniosłem ręce w uspokajającym geście. Nie chcę, żeby coś nam umknęło, zaszu Tak się składa, że teraz... Teraz ja tu rządzę, Ezekielu. Zatkało mnie. Autentycznie zapomniałem języka w gębie. Nie to, żebym poświęcał jakoś szczególnie dużo czasu popisom oratorskim, ale... Na serio za nie mówiłem. Nie no, powoli. Powoli, jeszcze raz, na spokojnie. Spróbowałem nadać tonowi w miarę wesołe brzmienie, ale jednocześnie czułem, jak w gardle krystalizuje mi się gula lodu. Masz jakieś tam swoje zaszłości z szefem, rozumiem. Masz prawo czuć się dotknięty, wręcz skrzywdzony. Wow! Przemijazarz wstał z fotela, rozprostował się na całą swą wysokość, i rozłożył skrzydła. Skrzydła. Widziałem w życiu wiele dziwnych rzeczy, uwierzcie mi. Łaziłem po pustkowiach rewersu, słyszałem szepty z piekła przy dziurze, migdaliłem się z Sukubem, wyciągałem dłużników z zaświatów i widziałem, jak upadły palitanie damskie szlugi z filtrem. Natomiast nigdy, przenigdy, nie widziałem anioła, z trzema parami skrzydeł. Ogromnych, imponujących. Długich tak bardzo, że rozkładały się segmentowo niczym panele solarne satelity na orbicie albo ramiona modliszki, jak gigantyczny pawi ogon. A potem te skrzydła buchnęły płomieniem. Ogień strzelił na boki liznął ściany i wspiął się ku sufitowi. Osmalił kasetony i wypalił chyba wszystkie pajęczyny z rogów. Kandelabr zajęczał żałośnie, a potem trzymający go szczero złoty łańcuch przepalił się i puścił. Nim ogromny żyrandol doleciał do posadzki i gruchnął opłyty, roztrzaskując się na tysiąc okruchów, skrzydła już zniknęły. Jednak wrażenie i osmalony sufit pozostały. Krzemija podszedł do mnie kulącego się w fotelu. Nachylił się, opierając ręce o podłokietniki. Ja tu rządzę. Powtórzył szeptem, w którym poczułem woń przepalonego żużlu. Przełknąłem tylko ślinę, pokiwałem gorączkowo. I jak tylko powiesz, jasne. Pisnąłem. Oderwał się od mojego fotela, odwrócił. Miarowym, niemalże tanecznym krokiem przeszedł po sali, rozglądając na lewo i prawo. Trzeba tu będzie sporo przemeblować, zawołał, podnosząc palec niczym rzymski retor. Redefiniować priorytety, zmienić całą architekturę tego przestarzałego świata, zbudowanego na nieaktualnych założeniach, uczynić wreszcie ziemię i jej mieszkańców takich, jakimi powinni być od początku zawiesił głos, spojrzał na mnie. Podległymi i uległymi wobec swojej nowej rasy panów i opiekunów. Ja cię, kurwę. Wpuściłem do świetlistego pałacu, posadziłem w swoim fotelu i napoiłem ziołową herbatą anioła z jeba. Nie to, że wariata, ale totalnego popierdoleńca. Autentycznego zwyrola. Słuchaj, Szemija Zaszu, a może o tym porozmawiamy? Odważyłem się zsunąć nogi na ziemię. Przyda mi się twoja pomoc, ale nie sądzisz, że nasza konfrontacja... To jest nie to, żebym zakładał jakąkolwiek konfrontację. Poprawiłem się szybko, widząc jak jego oczy rozbłyskają ogniem. Ale w razie jakichkolwiek sporów przy pracy nad projektem nie będzie komu nas rozsądzić. O, proponujesz mi dumwirat, Ezekielu? Przyznaję, jestem mile połychtany. Przemijazarz przyłożył dłonie do miejsca, gdzie powinno być jego serce. Podzielić się wszechmocą, no, no, no. Ale nic z tego. A co do tego, czy zabraknie nam arbitrów, to wyjrzyj tylko na zewnątrz. Nie spuszczając go ani na chwilę z oka, podszedłem do okna, otwarłem je na oścież. Pod murami świetlistego pałacu kłębił się istny tłum. Tuziny, dziesiątki, może nawet setki aniołów stojących w mniejszych i większych grupkach. Rozprawiających o czymś podniesionymi głosami, szarpiących za elementy ogrodzenia, rwących kwiaty i łamiących gałęzie drzew rajskiego ogrodu. Któryś zauważył mnie, zawołał głośno i cisnął we mnie nadgryzionym jabłkiem. Czym prędzej zatrzasnąłem okno, ale przecież kto?! jęknąłem. Moi towarzysze Ezekielu. O, zapomniałem o nich wspomnieć? Wybacz to przeoczenie, ale po wieczności spadania w otchłań jestem nadal nieco rozbity. Tak więc nie martw się: arbitrów nam nie zabraknie. Zaśmiał się anioł. Analogicznie twój argument o konfrontacji uznaję za niebyły. Spojrzałem na niego z wściekłością. Ściany zatrzeszczały niepokojąco, podłoga zafalowała. Rzeczywistość na chwilę zagięła się, czując, jak moja wola zaczyna zbierać się w jedną myśl. To jest bunt, syknąłem, czując nagły przypływ złości. Hmm, to raczej kolejna zmiana warty, Ezekielu. Anioł wydał pogardliwie wargi. Nie rób nic głupiego, a zapewniam cię, że może nawet zachowam ogólne ramy twojego projektu. Oczywiście przejmuję do niego pełnię praw i zastrzegam sobie prawo wprowadzenia daleko posuniętych zmian, ale z przyjemnością zaproponuję Ci posadę konsultanta. Wynoś się. Jęknąłem, pokazując na drzwi. Po prostu sobie idź, dobrze? Tak dobrze było, jak cię nie było. Jeszcze dziś sobie pójdę, Ezekielu. Dam ci czas na uprzątnięcie tego tutaj bajzlu i zabranie swoich rzeczy. O, i bądź pewien, pogroził mi palcem, przeliczę potem zastawę, bo sam nadzorowałem jej wykonanie. Wspomniałem już, że param się rzemiosłem? Prawda? Nie. — Proszę, idź sobie. Chcę zostać sam. Krzemijazarz pokręcił głową. Wychodząc, zatrzymał się jeszcze na chwilę w progu. — Bądź mi wdzięczny, że w ogóle żyjesz, Ezekielu. Warknął. A potem po prostu wyszedł, zostawiając za sobą otwarte drzwi. Dopadłem do nich od razu, zatrzasnąłem z hukiem i przekręciłem tkwiący w zamku klucz. Podparłem plecami i długo nasłuchiwałem, czy kroki już ucichły. W końcu wypuściłem wstrzymywane do tej pory powietrze i powoli osiadłem na podłodze. Ścisnąłem głowę dłońmi. Ja pierdolę. Odwykłem od kontaktu z czymkolwiek i kimkolwiek, to fakt. W ogóle nie sądziłem, że istnieje na tym świecie cokolwiek, poza wciąż rozgrywającą się symulacją odbudowy Ziemi w jej niegdysiejszym kształcie. No właśnie, Ziemia. Dopadłem do mojego akwarium akurat na czas, aby zapobiec przegrzaniu klimatu... I wyregulować ilość wydalanego przez pierwsze rośliny tlenu. Przez chwilę patrzyłem, jak na osuszających się trzęsawiskach wyrastają skrzypy i paprocie, a potem znów złapałem się za głowę. Ja pierdolę. Dobrazek, tylko spokojnie, powiedziałem sam do siebie. Tylko spokojnie. Pojawił się jakiś niedobitek, jakiś zapomniany wypierdek, siedzący do tej pory w piwnicy. To nic takiego. Spojrzenie samo powędrowało ku osmalonemu sufitowi. Nie no, to jest przecież jakiś koszmar. Mamrocząc pod nosem podreptałem ku archiwum. Dawno mnie tu nie było, oj dawno. Ogromna szafa katalogów wznosiła się nade mną. Pełnym wyrzutu masywem, pod którym piętrzyły się całe teczki nieskatalogowanych, zrzuconych w nieładzie dokumentów z moich kolejnych eksperymentów w ramach projektu Ziemia 2.0. Ten pojęt miał rację. Świat na pewno można było zarówno stworzyć, jak i odbudować w o wiele lepszy, bardziej doskonały i mniej upierdliwy sposób. Tyle tylko, że ja wcale nie marzyłem o tym, żeby stworzyć lepszy świat. Ja marzyłem, żeby udało mi się odbudować mój. Sykofan, Symonia, Syrach, Syrakuzy? mruczałem do siebie, przerzucając kolejne kartki. Szabas, szatan, szekle, o jest. Przemijazarz. Cholera mało tego. No dobra. Spisałem na szybko numery zwojów i zacząłem po kolei wyciągać je z przegródek rozdziałów. Wszystko było pochowane w starych działach. Poupychane byle jak, kilku w ogóle brakowało. Znać, że temat nie był ani popularny, ani też chodliwy. Można zrozumieć, dlaczego akurat o nim zapomnieli. W końcu usiadłem w ogromnym pustym skryptorium i zacząłem przeglądać swoje znaleziska. Już od pierwszych wersetów nie spodobało mi się to, co czytam. Większość tekstów była nie tyle apokryficzna, co wręcz niekanoniczna. Księga gigantów, legendy koraniczne, Księga Henocha. No i same wspominki o moim nowym znajomym pojawiały się w cokolwiek niepokojącym kontekście. I rzekł Szemijazarz, który był ich przywódcą do dwustu swych popleczników. Nie lękajcie się dzieła, które przed nami leży, bo to tylko na mnie spadnie wielkie brzemię grzechu występku przeciwko niemu. O Boże, o kurwa, jęknąłem. Druga wojna w niebie. Pierwsza, o wiele mniejsza i praktycznie nieistotna, po której wygnano ze świetlistego pałacu nikogo innego jak Światło Światłodzierżce, a potem sporo po niej właśnie ta druga. Ta sama, kiedy zbuntowany Szemijazarz poderwał swych aniołów przeciwko wielkiemu majestatowi. Wojna, w której ramię w ramię ze zbuntowanymi aniołami walczyli również ludzie, Ci sami, których Szemijazarz wcześniej nauczył tajników wszystkiego, co jest wojną Od wytwarzania broni z metali, przez biżuterię i upiększanie ciała Jebany Prometeusz Warknąłem rozwijając kolejny pergamin Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony Brali je sobie za żony Wszystkie, jakie im się podobały Zaś z ich związków na świat przychodzili olbrzymi, czyli Nefilimowie sapnąłem, o ja pierdolę. Lista wybryków, wykroczeń i wątpliwej sławy dokonań mojego niedawnego gościa tylko rosła, a ja na odwrót malałem. Dosłownie czułem, jak jajka mi się kurczą i chowają w podbrzusze. Przysłowiowym gwoździem do zupełnie dosłownej trumny okazał się być spis imion, w którym mój szemijazarz figurował jako... Serafin. jęknąłem. Pierdolony, cholerny Serafin. Zasrany, ognisty malakser, będący przecież skondensowaną tabletką uniwersalnego zniszczenia, wrzucaną do wielkiej zmywarki życia. A jakby jego było mało to pozostawało jeszcze jego dwustu ziomków wyjrzałem przez wąskie okienko na dziedziniec przed wejściem co prawda poszli już sobie ale okolica wyglądała jakby przeszła przez nią pielgrzymka pseudokibiców wszędzie pełno śmieci podeptana trawa wydrapane na murach napisy połamali i wyrwali z korzeniami kilka drzewek oliwnych a na czubek wszystkiego któryś narzygał do fontanny i nasrał na schodach nie no nie mogłem sobie pozwolić na oblężenie, bo wezmą mnie szturmem z marszu. Wlezą po prostu po murach, nie obronię się. Tym bardziej, że jedynym orężem, jaki wpadł mi przez czas pobytu tutaj w ręce, były kije do golfa. Czym prędzej wróciłem do sali balowej, zajrzałem do mojej ziemi. Uf, na szczęście morza dały radę zachować równowagę. Ten projekt naprawdę miał szansę się udać. Od czasu inteligentnych ptaków nic nie wychodziło mi tak ładnie. Już prawie od niechcenia złapałem nadlatującą asteroidę i po prostu na hama wbiłem ją we właściwe miejsce, doprowadzając tym ruchem do zagłady dziewięćdziesięciu pięciu procent wszystkich gatunków. I teraz przylazł tutaj ten wariat i mówi, że wszystko zmieni, a ja będę tylko patrzył, jak to psuje. Niedoczekanie jego zasrańca ognistego, żywcem mnie nie weźmie. Poza tym dopóki ja zasiadam na tutejszym tronie, to. O kurwa. Wykrztusiłem Pomysł był tak absurdalny Tak niedorzeczny w swej chamskiej prostocie Że aż wręcz genialny Pokłusowałem jeszcze raz do drzwi Na wszelki wypadek sprawdziłem Czy aby na pewno zamknąłem je na klucz Zamknąłem, nie ma wątpliwości Potem z kluczykiem w ręku Pognałem do kuchni, gdzie wyciągnąłem z szafki Pudełko z lekarstwami Po prostu opróżniłem je całe na blat stołu Rozgrzebując rękoma Znalazłem małe zakręcane pudełeczko Z cienkiej blaszki z kluczykiem w jednej ręce, a pudełeczkiem wazeliny w drugiej Pognałem do łazienki, skąd wróciłem już z pustymi rękami I zdecydowanym obrzydzeniem do samego siebie Wciąż odczuwając pewien dyskomfort Stanąłem ponad szklanym bulajem I popatrzyłem na kręcącą się powoli ziemię Po której właśnie zaczynały łazić pierwsze, mocno nieforemne ssaki To była moja szansa Szansa jedna na milion, ba, na miliard wręcz Szansa jedna na wieczność. Zacząłem gorączkowo odkręcać śruby mocujące pancerną obręcz z zatopionym w niej szkłem do wpuszczonego w posadzkę pierścienia. Potem zaparłem się porządnie nogami, złapałem za uchwyt i pociągnąłem w górę. Podmuch dzikiego, nieokiełznanego wichru z najgłębszych czeluści galaktyki uderzył mnie po nogach i szarpnął w górę, niosąc ze sobą iskry słońc i ogromną ilość pyłu odległych układów planetarnych, zasanych ze świata materialnego do transcendentnego uniwersum świetlistego pałacu. Ale ja nie zwracałem na to uwagi. Odwaliłem na bok szklane wieko, które huknęło o posadzkę. Stanąłem ciężko, dysząc na skraju dziury. Patrzyłem ze skupieniem, jak Ziemia zasuwa wokół Słońca niczym miniaturowy pociąg po swoich torach. Setki tysiące, dziesiątki tysięcy lat przelatywały w okamgnieniu, a ja wiedziałem, że będę musiał trafić dokładnie, wręcz perfekcyjnie. Nie w konkretną epokę, nie w tysiąclecie, nawet nie wiek. Ja musiałem wycelować w bardzo konkretny rok, konkretny moment i konkretne miejsce. Dokładnie tam i dokładnie wtedy, gdzie się to wszystko zaczęło. To był mój pomysł. Zatrzymać to u zarania, bo jeśli nie będzie początku apokalipsy, to przecież nie będzie jej dalszego ciągu, prawda? Świat się nie skończy. Czas będzie trwać nadal. Ten ognisty zjeb-szemijazarz nie wylezie ze swojej komórki. A przede wszystkim, moja rodzina będzie bezpieczna. Tak sobie myślałem patrząc, jak w obłąkańczym tempie wiruje u moich stóp świat, aż wreszcie nabrałem głęboko powietrza, zacisnąłem z całej siły powieki i skoczyłem. Rozdział pierwszy Przepiękne popołudnie. W tej chwili temperatura wynosi aż 79 stopni, co przy stabilnym ciśnieniu 1018 milibarów zwiastuje nam prześliczną pogodę na resztę weekendu. Na całe szczęście delikatny wietrzyk pozwala Cincinnati na chwilę oddechu, więc liczymy na to, że wieczorem meczu naszych ukochanych Redsów przeciwko Milwaukee Brewers. Wszyscy widzowie muszą chyba przyznać, że gwiazdy takie jak Diwal i Hamilton... Przypominamy o zamknięciu Government Square w związku z festiwalem Taste of Cincinnati. Odjazdy autobusów będą podawane na bieżąco, dzięki czemu mieszkańcy otwarcia najnowszej atrakcji parku wodnego. Tłumy odwiedzających ustawiły się od rana w kolejce, dzięki czemu jednogłośnie wybrała Fernando Figuere na stanowisko po tym, jak poprzedni prezes odszedł w cieniu skandalu rekrutacyjnego. Zarząd twierdzi, że Brawurowej akcji doktora Henry'ego Heimlicha Emerytowany chirurg zastosował technikę udrożnienia dróg oddechowych Na współrezydentce domu spokojnej starości Która zaczęła dławić się hamburgerem przy wspólnym obiedzie Przypominamy, że 96 lekarz jest zarazem To będzie naprawdę świetny rok Te, panie, tu się nie leży, tutaj się wypożycza Poczułem szturchnięcie czymś twardym pod żebra Powieki zupełnie nie chciały się rozewrzeć Język jakby ktoś przykleił mi do podniebienia Ręce i nogi chyba mi zdrętwiały, bo nie czułem ani jednych, ani drugich. A, a, bo ja ten film właśnie wypożyczam. Wymamrotałem zupełnie odruchowo. Ej, panie! Mówię do pana! Stawaj, pan! Dałem radę otworzyć jedno oko, potem drugie. Po chwili udało mi się skoncentrować wzrok i połączyć dwa rozjeżdżające się obrazy w jedną spójną wersję. Zobaczyłem murzynkę. Wielką murzynkę w przymałym różowym t-shercie dźgającą mnie trzymanym w ręku kijem od mopa. Nad murzynką ciągnęły się białe kasetony styropianowego podwieszonego sufitu, w którym nierównym rytmem błyskała i przygasała powoli przepalająca się świetlówka. Zaś z boku widziałem obdrapane białe półki pełne starych płyt DVD. Na ścianach wisiały plakaty kinowe filmów nie pierwszej młodości. Tych, które jeszcze nie stały się klasykami, ale też utraciły już powiew świeżości. Plakaty wisiały, murzynka stała. Ja natomiast leżałem na podłodze pomiędzy dwoma rzędami regałów. Panie! Potrzebuje pan pomocy? Murzynka po raz kolejny dźgnęła mnie kijem. Co się stało? Zainteresował się wyglądający z zarogu staruszek w okularach jak denka od butelek i czerwonej czapce z napisem Ameryka wstaje z kolan. Przylazł jakiś taki i leży. O, i na podłogę mi krwawi, patrzcie! A jak jest na coś chory? Trzęsącą się ręką dotknąłem głowy, spojrzałem na palce. Faktycznie krew. Uderzyłem się? Chyba tak. Wydawało mi się, że pamiętam głuchy stuk czaszki o płytki podłogi. Ale dlaczego? Pośliznąłem się? Pośliznąłem się, wychrypiałem na głos. Pijany na pewno. W przejściu pomiędzy regałami pojawiła się jeszcze jedna kobieta. Tym razem ruda jak marchewka i blada jak prześcieradło. I do tego imigrant z Europy. Popatrzcie, jak jest ubrany. Pełno ich tutaj teraz! — Moi dziadkowie byli imigrantami z Europy — zadudnił basem wytaczający się z drugiej strony grubas w dżinsowej kamizelce i skórzanych spodniach. — Uważam tę uwagę za rasistowską i nie czuję się komfortowo. — A ten tutaj nadal leży. Sio! Wynocha stąd! — Murzynka znów dźgnęła mnie kijem. Podparłem się rękoma. Zacząłem gramolić na nogi. Drżały mi wszystkie mięśnie. Żołądek skręcał się w supeł. Gardło, co i róż, łapały skurcze. I coś mnie bolało w podbrzuszu. Wyrostek? Ale chyba miałem operowany jeszcze w dzieciństwie. Ale zaraz. Co ja tu w ogóle robię? Dość tego. Dzwonię na 911. Zapiał ktoś jeszcze. Żadnej policji tutaj. Zamachał rękami stojący za ladą mulat, autentycznie przerażony. Nic z tych rzeczy. On już sobie idzie, patrzcie. Chodź, po pomogę ci, kolego. Doskoczył do mnie, złapał pod rękę i pociągnął ku wyjściu. Otworzył mi jeszcze drzwi i przytrzymał, a potem bezceremonialnie wypchnął mnie na dwór. Gorące powietrze uderzyło mnie w twarz, niczym wyciągnięty z pralki mokry ręcznik frotę. Odbity od czystych ścian budynków i szyb, blask słońca wwiercił się w oczy. Uszy dosłownie zwinęły się do środka pod naporem ryku samochodów, przeraźliwego trąbienia klaksonów, wycia syren i gwaru miasta. Zasłoniłem uszy dłońmi i osunąłem się po ścianie na gorący chodnik, próbując nie dopuścić do stopienia się rdzenia procesora mózgowego. Jakiś czas później coś uderzyło mnie w plecy, pacnęło obok. Spojrzałem machinalnie. Sandał, który pewnie wyrzucił w ślad za mną mulat. Po jakimś czasie wrażenia uspokoiły się. Świat zaczął się robić nawet znośny. Powoli nieśmiało otworzyłem oczy, oderwałem ręce od głowy. Siedziałem przy wejściu do dwupiętrowego budynku. Podobne domki, jedno, dwu, maksymalnie czteropiętrowe, ciągnęły się po obu stronach sporej, czteropasmowej ulicy. Pachniało rozgrzanym asfaltem, spalinami i kurzem. Jadące obok mnie samochody sunęły jednolitym sznurem. Okazjonalnie zwalniając i trąbiąc, a potem znów przyspieszały, goniąc dokądś w sobie tylko znanych sprawach. Obok mnie przeleciał pobrzękujący dzwonkiem rower z koszykiem pełnym zakupów. Po chwili jego śladem majestatycznie przetoczył się czterokołowy elektryczny wózek inwalidzki, wiozący na sobie niemalże w całości przykrywającego go cielsko staruszki. Podniosłem się znów na nogi. Po raz kolejny przeciągnąłem dłonią po czole. No tak. Miałem rozbitą głowę, faktycznie, i spadł mi jeden sandał, jak zlatywałem po schodkach do do wypożyczalni DVD. Zamrugałem, potrząsnąłem głową i powoli ruszyłem przed siebie. Byłem na przedmieściach, bez dwóch zdań: niskie domki, budżetowa strefa usługowa, mini-markety, absurdalnie wielcy ludzie, pchający przez absurdalnie wielkie parkingi, wózki pełne zakupów ku absurdalnie wielkim samochodom billboardy reklamy, błękitne niebo, zielone drzewa i świergot ptaków. O kurwa, jęknąłem. A potem usiadłem na krawężniku i się rozpłakałem. Tak po prostu, bez konkretnego powodu. Patrzyłem na ten świat, na tę całą pieprzoną normalność i zwyczajność i płakałem. Bo zdawało mi się to tak nierealne, tak nieosiągalnie abstrakcyjne, jak dawno zapomniany sen z dzieciństwa, który nagle. A potem poczułem jedzenie. Nozdrza same rozszerzyły się, a ja wciągnąłem powietrze głęboko w płuca i wyprostowałem się niczym pies tropiący. Ciało podniosło się niemalże bez mojego udziału głowa sama odwróciła się otworem gębowym we właściwym kierunku oczy bezbłędnie namierzyły desygnat wizualny a ja ruszyłem na azymut Przeciągł jęk klaksonu pisk opon jadący wprost na mnie samochód dostawczy zahamował niemalże stając dęba przez okno wychylił się kierowca w okularach przeciwsłonecznych jak leziesz czpunie wrzasnął wściekle pokazując podniesionym palcem lewej ręki międzygalaktyczny znak pokoju Kolejna osobówka wyminęła mnie bokiem, też trąbiąc jak opętana. Autobus przemknął przede mną, nawet nie zwalniając. Pikap zwolnił i przepuścił mnie, ale typ za kierownicą popukał się znacząco w czoło. Ja jednak szedłem jak zahipnotyzowany, z oczami utkwionymi w dwa dumnie prężące się na białym słupie, złote łuki. Słyszałem na ich temat masę teorii. Najlepsza jest ta, że te łuki to po prostu odwrócone cycki siłą rzeczy kojarzące się z dużą ilością pożywienia. Że żółty to kolor tłuszczu, a czerwony świeżego mięsa. Że nawet w samym haśle firmy jest pół tuzina wiadomości podprogowych. Miałem to w tej chwili w dupie. Bo dla mnie to wszystko znaczyło jedno żarcie. Popchnąłem drzwi i wtoczyłem się do fast fooda. Zapach żarcia owioną mnie otulił od razu miękkim kocykiem utkanym z bekonu, przypalonego sera i wysokokalorycznego sosu. Zawieszone na ścianach zdjęcia jedzenia zaatakowały z pełną mocą. Siedzący przy stolikach z wyżerką w rękach ludzie tylko utwierdzili mnie w przekonaniu. Tak, ja też powinienem to zrobić. Podszedłem do kasy, przełknąłem zbierającą się w ustach ślinę. Stojący za ladą pryszczaty typek w okularach omiótł mnie wzrokiem, lekko zdziwił się patrząc na brudną dżalabiję, ale zainteresowanie zgasło w jego oczach równie szybko, jak się pojawiło. Dzień dobry, witamy w McDonald's. Czy mogę przyjąć pana zamówienie? Wyrzucił z siebie beznamiętnie. Tak, ja poproszę ćwierć funciaka z serem, wydukałem. Przykro mi, nie mamy ćwierć funciaków. Pryszczaty spojrzał na mnie ciężko. Czy mogę coś zaproponować z naszego menu? Frytki z majonezem, zasugerowałem. — Nie mamy frytek z majonezem, coś jeszcze? — rozejrzałem się zbity z tropu. — Jak mogli tego nie mieć? Ale jak to? Ale jak to? — jęknąłem bardziej sam do siebie. — Przecież ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranie złych ludzi. Chudzielec nagle rozciągnął usta w uśmiechu, pokazując mi w całej okazałości srebrny aparat korekcyjny na krzywych zębach. Błogosławiony ten co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych doliną ciemności, bo on jest stróżem brata twego odrzekł entuzjastycznie. Widzę, brachu, że znasz klasykę. Co? Klasyk mówię Ezekiel dwadzieścia pięć siedemnaście przecież, ale wiesz co, zamów coś, bo. Ale ja już go nie słuchałem Ezekiel szepnąłem Ezekiel zek. Jaki jest dziś dzień? Sobota, bracie, to co może zaproponuję. Jaki dzień pytam ryknąłem. Skoczyłem kuladzie, złapałem złapałem pryszczatego zawiszącą na szyi smycz z kartą dostępu i przyciągnąłem. Jaka data, godzina? Sobota maja dwudziesty ósmy dwa zero szesnasty jęknął tamten. Godzina trzecia trzydzieści siedem dwadzieścia jeden sekund. Ochrona pomocy! Mamy agresywnego klienta! Odepnąłem go w tył, aż się zatoczył na ścianę, a sam obróciłem się i kłapiąc sandałami po płytkach podłogi, wypadłem z lokalu. Było po trzeciej, dwadzieścia po trzeciej. Miałem jeszcze czas. Mogłem jeszcze zdążyć, właściwy dzień, właściwa data, a miejsce? Kurwa, gdzie ja w ogóle byłem. Rozejrzałem się desperacko dokoła, popędziłem w kierunku przystanku autobusowego, na którym widać było plan miasta. Odczytałem nazwę. Sprawdziłem z napisem na fasadzie pobliskiego departamentu zdrowia. Sapnąłem z ulgą. Tak. — Tak, udało się! — wyrzuciłem ręce w górę. — Udało się! Ja pierdolę! — Panie, panie, gdzie my jesteśmy teraz? W którym miejscu planu? Siedzący na przystanku typek w hawajskiej koszuli popatrzył na mnie jak na idiotę. — Barnett Avenue i Martin Luther King Drive. Tu piszę przecież! Podniósł rękę, pokazał na przytwierdzoną do słupa tabliczkę. Trzęsącym się palcem przejechałem po mapie, sprawdzając trasę, a potem pobiegłem. Dwadzieścia minut. Miałem dwadzieścia minut, żeby dobiec na miejsce i uratować wszystko przed katastrofą. Powinienem zdążyć. Bez problemu, powinno mi się udać. A mimo to biegłem, jakby zależał od tego los świata. Bo właśnie tak było. Przeleciałem wzdłuż ulicy, zostawiając po lewej stronie kampus Uniwersytetu Medycznego i ostro skręciłem w lewo, zostawiając za sobą fundację typa od fast foodów. Sandały kłapały, poły mojej niedawno śnieżno-białej szaty furkotały, po czole ściekał mi pot, sklejający długie włosy w stronki, a ja biegłem. Widziałem w szybach sklepów swoje odbicie. Zarośnięty, skołtuniony wariat w długiej koszuli, biegnący przez upalne miasto z obłędem w oczach. Mijani ludzie oglądali się za mną, ktoś coś wołał, ale naprawdę, naprawdę nie to było mi w głowie. Wreszcie na kolejnym skrzyżowaniu zobaczyłem znak. Parking, a pod nim zepsuty wyświetlacz liczby wolnych miejsc. Jeszcze kawałek i dobiegłem do pierwszej bramy. Parking tylko dla programów edukacyjnych. Kurwa, skąd ja umiem po amerykańsku? Sapnąłem sam do siebie, skręcając ostro w prawo na terenzo Zoo. Parking. Wycięte z płyty pilśniowej, zadowolone z życia, zwierzaki z filmu animowanego. Budka z hot dogami, próbujący zastąpić mi drogę ochroniarz, którego wyminąłem bokiem, a potem przeskoczyłem ponad bramkami, wpadając w sam Środek wycieczki szkolnej. Piski przestraszonych dzieci, wrzask nauczycielki i okrzyki biletera zostały za mną, kiedy popędziłem dalej na azymut. Przesadziłem niewysoki płotek, wpadłem w żywopłot i wywaliłem się na trawnik, ale zerwałem od razu, gramoląc na czworaki i potem pobiegłem dalej, łapiąc z trudem równowagę. Płuca już bolały. Zaczynałem czuć nogi, pierdolone sandały. Mogłem kogoś obrabować po drodze, zabrać mu okulary, motocykl i kurtkę, ale nie było na to wszystko czasu. Ponad budynkami poniósł się trel gwizdka. Nie miałem nawet cienia złudzeń. Nie, nie zwoływali w ten sposób skautów na zbiórkę, tylko alarmowali posterunki, że na teren parku dostał się szaleniec. Dobiegłem do wysokiego na dwa i pół metra kamiennego płotu, ale zatrzymał mnie tylko na chwilę. Co prawda zaczepiłem się o drut kolczasty i rozdarłem sobie koszulę, zeskakując z niego, a potem rozbiłem kolano, ale to wszystko było nieistotne. Przedarłem się przez krzaki, przewracając po drodze pojemniki na śmieci, wypadłem na wyasfaltowaną Ktoś krzyknął z zaskoczenia, jakaś matka złapała na ręce dziecko, które wypuściło trzymany w rączce balonik. Kolorowy, powoli unoszący się ku niebu kształt nadmuchiwanej papugi obserwował, jak biegnę alejkami, roztrącając ludzi. Wyleciałem na rozwidlenie przy niewielkim sztucznym jeziorku, stryskającą radośnie fontanną. Wszędzie pełno ludzi, żar leje się z nieba, a ja? Ja nie mam pojęcia, w którą stronę mam biec. Po lewej gruba baba z lodami w ręku, na wprost gruby typ w pomarańczowym podkoszulku pcha wózek. Po prawej jakaś parka. Pobiegłem w prawo, licząc na to, że dobrze pamiętałem. Tu w ogóle nie powinno być tego jeziorka. Nie pamiętałem go z planu, mimo że dokładnie sobie wszystko obejrzałem w archiwum. Ale kierunek był słuszny, na pewno biegłem w dobrą stronę. Nichuja! Zahamowałem gwałtownie, a potem zawróciłem. Przeleciałem przez rozwidlenie jeszcze raz, tym razem mając jeziorko po prawej ręce. Przeciskając się pomiędzy grupką turystów z Azji, wepchnąłem się na kładkę nad wodą, nie czując już praktycznie nóg, wypadłem znów na twardy grunt. Teraz można zwolnić. To on! To on! zawołał wybiegający z boku ochroniarz. Hej, ty, stój! Zatrzymaj się! Albo lepiej nie. Sięgnąłem do najgłębszych rezerw samozaparcia i desperacji, wyciągając nogi jak pieprzony Hussain-Beut w biegu na tysiąc pięćset metrów stylem spierdolonym. Wybiegłem na wyłożony kostką placyk z ławeczkami i budami z żarciem. Dosłownie przeskoczyłem nad sunącym w poprzek tego wężykiem przedszkolaków. Kątem oka zarejestrowałem tablicę: do zagrody goryli. O kurwa! O chuj! O tak! Uda mi się! Powinienem być akurat na czas. Tak, to na pewno ten tłum. Już stąd widziałem zaniepokojonych ludzi kręcących się w pobliżu ogrodzenia. Podniesione w górę prostokąciki telefonów komórkowych, zaniepokojone twarze, pełne ekspresji ruchy, mignął mi nawet niebieski mundur policjanta. Byłem idealnie, perfekcyjnie na czas, żeby wszystkiemu temu zapobiec. Powiem więcej, zauważyłem grupę zaaferowanych, idących szybkim krokiem ludzi, wnosząc po jednolitych koszulach i czapkach ewidentnie pracowników Zoo zaś pomiędzy nimi typa z charakterystycznym podłużnym futerałem na broń. Od razu skręciłem w ich stronę, gotów zrobić wszystko, co tylko będzie konieczne. Nie musiałem ich zatrzymać, nie musiałem nawet odebrać broni. Wystarczyło, że ten człowiek nie odda strzału w określonym miejscu i określonym czasie, a wszystko dalej potoczy się zupełnie inaczej. Hej, tam nie wolno. Zawołał na mnie pilnujący zbiegowiska gliniarz, ale spóźnił się o sekundę, żeby mnie powstrzymać. Odtrąciłem typa z rozłożoną mapą, popchnąłem dzieciaka, któremu wypadł z ręki lód na patyku, wpadłem na nastolatkę niosącą papierowy kubełek, z którego wystrzeliła fontanną prażona kukurydza, i rzuciłem się szczupakiem na typa z futerałem, kiedy ten właśnie odpiął zatrzaski i zaczął go otwierać. Wpadłem na niego niczym pikujący do celu bombowiec. Ktoś wrzasnął ostrzegawczo. Gdzieś nieopodal rozległ się wiercący w uszach trelgwistka. Wyciągnięta z futerału pętla na teleskopowym wysięgniku poleciała na ziemię. A ja leżąc już na ziemi zobaczyłem pomiędzy prętami i siatką ogrodzenia, że po drugiej stronie wybiegu dla goryli stoi człowiek z przyłożonym do ramienia sztucerem myśliwskim huknął strzał. Kurwa, co wyście najlepszego zrobili? Wydarłem się na cały głos. A potem trzasnął i zaterkotał paralizator elektryczny. A mnie urwał się film. Imię, nazwisko potrząsnąłem głową, uparcie gapiąc się w metalowy blat stolika. Wpuszczone w niego metalowe oczko było konkretnie podrapane od środka przez łańcuchy kajdanek, takich jak te, obecnie zapięte na moich nadgarstkach. Ciekawa jaka była statystyka. Ilu aresztantów awanturowało się na posterunku policji. Imię, nazwisko powtórzył zmęczonym głosem gliniarz. To nieistotne, odezwałem się równie udręczonym, matowym głosem. W tej chwili to nieistotne. Człowieku, co wyście najlepszego zrobili? Przecież to jest koniec. Typ spojrzał na mnie z ponad suniętych na czubek nosa okularów. Na oko musiał mieć pod pięćdziesiątkę i tyle samo nadwagi. Dla ciebie na pewno, koleżko. Czynna napaść na pracownika Zoo, naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, nielegalne wtargnięcie na teren Zoo. Przejrzał wpięte w klip z podkładki kartki. Do tego czynne stawianie oporu, a w bonusie osiem dziewięć skarg na naruszenie nietykalności od osób prywatnych. Widzę jeszcze stop klatki z kamer ruchu drogowego. Uzbiera się tego na jakieś sześć latek. Dostaniesz trzy, wyjdziesz po dwóch. Staćcie na adwokata. Znowu potrząsnąłem głową po raz kolejny przełykając podchodzące do gardła łzy. Co wyście kurwa zrobili? Wycharczałem przez zaciśnięte zęby. Co wam do chuja groma do głowy przyszło? Na chujżeście zabijali tę pierdoloną małpę. Gliniarz odłożył papiery, pokiwał głową. No, to swoista tragedia z tym gorylem, przyznaję. Też się do niego przyzwyczaiłem. Wnuczkę do niego co tydzień prowadzałem przecież. Lubiła tego Włocha, tego dubka. On też od dzieciaków się cieszył chyba. No ale z tym malcem to podobno niejednoznaczne było. Co mieli zrobić? Nie zabijać go, zajęczałem. Też bym wolał, ale ktoś musiał podjąć decyzję, koleżko. Natomiast atak na policjanta to kiepski sposób wyrażania obywatelskiego niezadowolenia. Po co się szamotałeś? Zamrugałem oczami z niezrozumieniem. Dopiero potem mnie olśniło. Ach, w samochodzie. No, w samochodzie. Max Stevens mówi, że rozbiłeś mu nos. Wy nic nie rozumiecie zwiesiłem głowę. Jasne, nic nie rozumiemy. To co? Masz jakieś imię, nazwisko, adres? Przez chwilę panowała cisza. Szumiał tylko wylot klimatyzacji. Potem podniosłem wzrok na Glinę. Chcę rozmawiać z lokalnym księdzem. Pastorem, rabinem, imamem, nieważne. Zażądałem. Sprowadź mi księdza, błagam. Katolickiego? Zdziwił się nieco. Chuj mnie obchodzi jakiego byle duchownego i tak wszyscy się mylą ale ja znam prawdę znam prawdę rozumiesz wiem co można zrobić huknąłem pięściami w stół gliniarz zdjął okulary pokiwał głową zamknął teczkę z papierami jasne koleżko już idę sprowadzić kogo trzeba a ty posiedź tu chwilę przynieść ci coś jeść pić spojrzałem na niego z nadzieją Herbata mrożona i średnia hawajska? Zaryzykowałem. Prychnął tylko, pokręcił głową i wyszedł. Zostałem sam na sam z własnymi myślami, a raczej powinienem powiedzieć, z totalną pustką w głowie. Bo co miałem sobie myśleć, kiedy wiedziałem, że to naprawdę koniec? Albo nazywając rzeczy po imieniu koniec? Teraz nic nie miało znaczenia, sensu ani celu. Nie udało mi się zapobiec apokalipsie. A przecież to był taki ładny, udany świat. Zgadzało się wszystko. Ewolucja w końcu poszła tak, jak powinna. Zadbałem o wszystkie, najmniejsze nawet szczegóły. Płyty tektoniczne poustawiały się, jak powinny. Wyliczyłem właściwy spin meteorytów i częstotliwość burz. Udało mi się nawet wyregulować prędkość obrotu planety wokół własnej osi, żeby uzyskać ten zasrany 24-godzinny cykl dobowy. Z pełnymi pływami mórz pod wpływem księżyca wszystko psów w dupę, bo im się zachciało strzelać do goryli. Siedziałem tak, słuchając odgłosów zwyczajnego życia, donoszącego się z za solidnych drzwi pokoju przesłuchań na komisariacie policji w Cincinnati. Ktoś opowiedział dowcip, kilka osób zaśmiało się, grało radio, leciała skoczna muzyczka hitów z połowy 2016. roku. Jacyś dwaj gliniarze kłócili się o zgodność drugiego sezonu serialu z książką. Lekko podpity typek usiłował wytłumaczyć siedzącej za kontuarem recepcji kobiecie, że to wszystko wcale nie jego wina, a on jest trzeźwy jako górek. Kurwa, jak to? Trzeźwy jako górek. I dlaczego ja ich rozumiem? Skąd ja w ogóle umiem po angielsku? Ścisnąłem głowę rękami i trwałem tak, usiłując nie myśleć o niczym. W końcu szczęknęły drzwi. Ktoś wszedł do pomieszczenia. Ojcze, wybacz mi, bo zgrzeszyłem. Zacząłem, a potem urwałem, widząc kątem oka biały kitel i błysk igły od strzykawki. Dwóch rosłych sanitariuszy rzuciło się na mnie, poczułem ukłucie w ramie, a potem świat mi się z jakiegoś powodu rozwarstwił, jak źle sklejone ciasto francuskie. Pytałem, czy pamięta pan, jak się nazywa? Podniosłem zaczerwienione oczy na siedzącego po drugiej stronie biurka uśmiechniętego łysola w prostokątnych brylach. Tak! wychrypiałem. Mogę dostać coś do picia. Woda. łysol pokazał na kogoś palcem. Jeden ze stojących za mną bysiorów nalał do plastikowego kubka i podał mi wodę. Wychyliłem porcję małymi łyczkami, czując jak stróżka płynu ścieka mi po brodzie. A zatem jak się pan nazywa? Równie uprzejmie ponowił pytanie łysol. — To bez znaczenia. Nie tym powinniście się teraz martwić. Ludzie, czy wy nie macie się czym zająć? Chciałem krzyknąć, ale zamiast tego z gardła wydostał się tylko słaby szept. Chciałem się zerwać, ale tylko bujnąłem się w przód i w tył. Cokolwiek mi podali wczoraj wieczorem, musiało wciąż trzymać. — Oj, oczywiście, że mamy. Zajmujemy się pańskim dobrostanem — i chciałbym, aby pan nam w tym pomógł, podając swoje imię. Nie, potrząsnąłem głową. I radzę, żebyście wy też zastanowili się, jak od teraz będziecie się nazywać. Ja na przykład nazywam się Smith, doktor Porter Smith i jestem pamiętam, kim pan jest, bo powiedział pan to na początku rozmowy dziesięć minut temu. Uśmiechnąłem się kwaśno. A w każdym razie spróbowałem. Doskonale. Zatem pamięć krótkoterminowa działa, jak powinna. Czy pan podzieli się ze mną swoim imieniem i nazwiskiem? Ja się panu przedstawiłem. A ja się panu nie przedstawię. No cóż, zatem będziemy musieli poczekać na wyniki daktyloskopii z bazy centralnej. A do tej pory. doktorek spojrzał znacząco na ochroniarzy. Nie, nie odprowadzajcie mnie do celi. Chciałem się wyrwać, ale silne ręce podniosły mnie już w górę. Doktorze, pan nie rozumie. Tutaj chodzi o. Do jutra. Do zobaczenia. Wysol pomachał mi na do widzenia, gdy jego siepacze wyciągnęli mnie z gabinetu i powlekli korytarzem domu wariatów do mojej celi, szumnie nazwanej Pokojem 407. Łóżko, pasy, kołdra. Przemocą wtłoczone do ust tabletki. Szczęknięcie drzwi. Świat zaczął zwalniać, oddalać się. Patrzyłem na płynące za oknem chmury. Słuchałem sączącej się z głośników muzyki. Słońce powoli sunęło po niebo skłonie. A może? Może to ja zwariowałem. A on miał rację.